Witam Was serdecznie w kolejnym, już dwunastym odcinku Drewnianych Poniedziałków. Dzisiaj wędrujemy całkiem niedaleko Nowego Sącza, bo do miejscowości Homranice na drodze z Chemca do Limanowej i kościół imienia Maryi z 1692 roku właśnie widzimy tutaj na zdjęciu u góry. Zaraz opowiem Wam historię tego budynku, Również po prawej stronie mamy obraz, o którym też potem opowiem: opłakiwanie z Homranic. Homranice to miejscowość, która powstała już w XIII wieku, czyli w okresie średniowiecza. Pierwsze wzmianki o miejscowości to rok 1316. Natomiast Parafia powstała prawdopodobnie 10 lat później, w 1326 roku. Prawdopodobnie wtedy również wybudowano pierwszy kościół, który niestety nie, do, nie, do, który niestety nie zachował się do dzisiaj. W latach w XVI wieku, kiedy przyszła do Małopolski Reformacja, w latach 1587-1635, kościół był zamieniony na zbór ariański. I wtedy prawdopodobnie wszystkie obrazy z ołtarzów zostały wyniesione z kościoła. Natomiast kościół, który widzimy na zdjęciu, pochodzi z roku 1692. Fundował go sędzia biecki Stanisław Krzesz. Ma on również, jak widzimy, od strony zachodniej dobudowaną. Mur, domurowa, dobudowany murowany przedsionek, który pochodzi z roku 1910. Budowla jest skryta gątem, ma również wieżyczkę na sygnaturkę, tam u góry, również kaplicę boczną, zakrystię. Kościół jest wyposażony w ołtarze boczne i ołtarz główny barokowe z XVIII wieku. Również posiada dzwon z XVIII wieku, dokładnie z roku 1767, oraz co bardzo ciekawe, chrześcijanice z 1565, czyli jeszcze prawdopodobnie ze Starego Kościoła, który się nie zachował. Jeżeli chodzi o obraz, który zamieściłem po prawej stronie, ma tytuł Opłakiwanie z Homranic, przedstawia moment, w którym ciało Pana Jezusa zostało zdjęte z krzyża. I na, te, na takiej specjalnej huście jest ono y, usadowione. Y, w, y, ci dwaj panowie, którzy tą chustę podtrzymują z ciałem Chrystusa, to Nikodem i Józef z Arymatei. Y, na obrazie mam również Matkę Bożą, tutaj w centrum, y, właśnie opakującą ciało Pana Jezusa. Y, ten obraz y, pochodzi z y, około 1440 roku. Wymalował go tak zwany mistrz opłakiwania, który w XV wieku ten obraz powstał. Właśnie jest on takim przykładem połączenia sztuki bizantyjskiej, czyli tej wschodniej, oraz sztuki Niderlandów, czyli holenderskiej autor prawdopodobnie podróżował sobie po Europie i pewne elementy, które zauważył w malarstwie tego okresu właśnie umieścił na tym obrazie prawdopodobnie obraz trafił do Homranic z Krakowa z nieistniejącego kościoła na Kleparzu i tam był w formie tryptyku to był, cen, to był centralny obraz tryptyku był on aż do początku XX wieku w ołtarzu głównym tego kościoła. Natomiast później w związku z tym, że odkryto, że on jest rzeczywiście taki bardzo zabytkowy, umieszczono go w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, gdzie od roku 1904 można go oglądać, jest to właśnie taki typowy. Przykład gotyckiego malarstwa, bardzo rzadko spotykany na ziemiach polskich i w Małopolsce, jest to właśnie ten przykład takiego obrazu, który mieliśmy, tak jak mówiłem, do początku XX wieku w kościele w Chomranicach, teraz już jest w muzeum. Na koniec, kochani, tego odcinka rozwiązanie zagadki z ubiegłego 11 odcinka Drwianych Poniedziałków. Oczywiście, Wielkanoc przypada 4 kwietnia w tym roku. Najszyb, najszybszy był tym razem Kuba z klasy 8. Gratulujemy. Natomiast pytanie z dzisiejszego odcinka, może trochę trudniejsze niż z poprzedniego, będzie brzmiało następująco: Jak nazywa się potok, który płynie w chomranicach podaj nazwę tego potoku to będzie właśnie nazwa geograficzna potoku który przez chobranicę przepływa odpowiedzi ślemy na adres mailowy marcin.smylo.maupajc.edu.pl Zachęcam do y, oglądania kolejnych y, odcinków. Y, za tydzień y, zaprezentuję wam przepiękną cerkiew, y, dosyć oddaloną od y, Nowego Sącza. Tym razem pojedziemy w województwo podlaskie. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Za tydzień Marcin Smajder. Pozdrawiam wszystkich i dobrego tygodnia.